Cześć, witam Was w kolejnym odcinku cyklu Równowaga. Ja nazywam się Piotr Końko i wraz z Białołęckim Ośrodkiem Kultury zapraszam Was do wspólnego trenowania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat oddechu. Czy wiesz, że istnieje ścisły związek między oddechem i naszą psychiką? Świadome oddychanie pozwoli Ci się wyciszyć i uwolnić od trudnych emocji. Głęboki oddech działa nie tylko relaksująco, ale również obniża ciśnienie krwi, wzmacnia nasz system odpornościowy i podnosi poziom energii. Dlatego w dzisiejszym odcinku Równowagi przedstawię Wam zestaw ćwiczeń, które poprawią nasz oddech, nauczą nas, jak prawidłowo oddychać. Jesteście gotowi? To będziemy zaczynać. Przygotujcie sobie matę, przygotujcie sobie wodę. Jak macie, będziecie mieć ochotę popijać, to pijcie. Ja tutaj z tyłu sobie ją postawię. W pierwszym odcinku nauczyliśmy się, jak prawidłowo stać. I od tego zaczniemy, czyli dla przypomnienia. Ustawiamy stopy na szerokość bioder równolegle do siebie. Teraz unosimy palce do góry. I chwilę kołysiemy się, żeby wyczuć 3 punkty podparcia naszej stopy, czyli kość pod dużym palcem, kość pod małym palcem i kość piętową. Zatrzymujemy się na nich, dociskamy zewnętrzną krawędź do maty, opuszczamy palce na ziemię, nogi w kolanach lekko uginamy. Teraz podciągamy miednicę, napinając pośladki, napinając brzuch, barki, łopatki ściągamy, brodę cofamy. Staramy się teraz chwilę swobodnie pooddychać, tak jak oddychasz na co dzień. Chwilę pooddychaj, tak jak oddychasz na co dzień, a za moment ja powiem, w jaki sposób będziemy chcieli oddychać. Staraj się pooddychać w tej pozycji naszej neutralnej, napiętej, w pozycji prawidłowej naszego ciała stojącej, której uczyliśmy się w odcinku pierwszym. Ja wiem, że może być niewygodnie, bo na co dzień rzadko kiedy taką prawidłową pozycję stojącą zajmujemy. Przeważnie gdzieś tam lekko jesteśmy przygarbieni, pośladki luźne, brzuch luźny, ale teraz starajmy się pooddychać. I teraz weź głęboki wdech nosem. I wydech ustami. Wdech nosem. I wydech ustami. Wdech nosem. I wydech ustami. I jeszcze raz. Wdech nosem. I wydech ustami. Rozluźnij ciało i chwilę swobodnie poddychaj. I posłuchaj mnie. I poobserwuj. Jeżeli w swoim ciele żeście zaobserwowali w momencie wdechu uniesienie barków do góry, wypłaszczenie brzucha, a w momencie wydechu rozluźnienie, jeszcze raz, popatrzcie, zatchane powietrze i wydech, rozluźnienie. To staramy się ten sposób oddychania zamienić, żeby barki nam się nie unosiły, żebyśmy byli rozluźnieni w barkach, żeby nie pracowały nam mięśnie karku, które często się napinają właśnie przez taki sposób oddychania, co potem powoduje bóle głowy, zawroty głowy. Więc zaczniemy znowu. Pozycja neutralna, napięta, wyprostowanie, klatka piersiowa otwarta, głęboki wdech nosem. I wydech ustami, wdech nosem. Staramy się, żeby lekko klatka piersiowa nam poszła do przodu, brzuch nam się w momencie wdechu napiął. Tak do przodu, tak. I wydech wypłaszcza się, napina. A teraz dajmy sobie ręce na boku naszego tutaj klatki piersiowej, na dolnych żebrach. Weź głęboki wdech nosem. Poczuj, że żebra się rozchodzą na boki. I wydech ustami. Wdech nosem. I wydech ustami. Wdech nosem. I wydech ustami. I jeszcze raz. Tak. Super, liczę na to, że żeście poczuli, że w momencie wdechu dolna część klatki piersiowej się rozszerza na boki, do przodu i lekko do tyłu, a w momencie wydechu nasz brzuch się wypłaszcza. robi się płaski. To jest bardzo ważne. Chcieliśmy w ten sposób zaktywować naszą przeponę. Jeżeli masz teraz ochotę na wodę, to skorzystaj z przerwy, napijmy się i przejdziemy do ćwiczeń z oddechem w pozycji stojącej. A następnie przejdziemy sobie do ćwiczeń w pozycji leżącej tyłem. Ok? Znowu zaczynamy. Ustawiamy nogi na szerokość bioder. Miednicę podciągamy, nogi w kolanach są odblokowane, barki, łopatki ściągnięte w dół, taki ruch do tyłu i w dół. Otwórz, hop, brodę cofnij, podwójny podbródek miej i teraz weź głęboki wdech. Nosem poczuj, że klatka piersiowa się rozszerza, brzuch pompuje się lekko powietrzem i wydech. Wdech i wydech. W momencie wydechu powinniśmy poczuć takie lekkie zaciśnięcie naszego krocza, podciągnięcie do góry, żeby zaktywować mięśnie dna miednicy, również tą naszą przeponę moczowo-płciową, przeponę miednicy. Tak? I teraz głęboki wdech, ręce w górę, wyciągnij, wydłuż ciało, wyciągnij i wydech szeroko bokiem. Wdech, nie patrzysz z wzrokiem za rękoma, głowa zostaje w jednym miejscu, cały czas jest w retrakcji, czyli w cofnięciu. Tak, pamiętać o tym, że prawidłowy oddech dobrze dotlenia nasze ciało, dobrze wpływa na nasz układ nerwowy, przez co lepiej się czujemy, przez co lepiej funkcjonujemy, jesteśmy odprężeni, zrelaksowani, nasz umysł lepiej będzie pracował. I jeszcze raz, ostatni, hop, do góry i hop, w dół. Nie wiem, czy pamiętacie taką zabawę w przedszkola, szumiące drzewa. I teraz ręce do góry, unieś wydech, hop, weź głęboki wdech i z wydechem idziemy na prawo. Przytrzymaj i wdech, wróć. Wydech na lewo. Mocno wyciągnij i wdech, wróć. Wydech na prawo i wdech, wróć. Staraj się mocno wypuścić powietrze, żeby był szum tego wiatru, tego powietrza. Tak jest. Jeszcze. Ostatnie dwa. Tak jest. I ostatni raz. Wdech i z wydechem opuść ramiona do wysokości barku. Ściągnij barki, łopatki do dołu. Weź głęboki wdech i z wydechem prawa ręka do boku i w przód. Wdech i wydech. Głęboki wdech i wydech. W ten sposób również mobilizujemy nasz kręgosłup piersiowy. Zatrzymaj, druga strona. Hop, wdech i z wydechem do przodu lekko się pochyl. Głęboki wdech i wydech. Tak jest, głęboko oddychaj cały czas. Staraj się tak, jak żeśmy na początku to ustawili. Jeszcze raz. I teraz na zmianę. Raz prawa, do przodu wydech, jakbyśmy chcieli coś odgarnąć i lewa. Super, o to chodzi. Jeszcze 6 razy. Tak, pochyl się mocno do przodu, wyciągnij. Tak, 4 razy. Pamiętaj o szumiącym oddechu. Tak, i ostatnie dwa. Do boku i do przodu i ostatni raz. Hop. Ręce puść luźno i teraz pokołuj się raz na prawo, raz na lewo. Ramiona luźno, skręcamy nasz tułów, staramy się, żeby biodra nam za mocno się nie skręcały. Relaksujemy, głęboko oddychamy. O to chodzi. Tak, jeszcze 2 razy. Raz na prawo, raz na lewo i znowu i na środku zatrzymamy. I teraz głęboki wdech, otwórz, podciągnij miednicę, napnij pośladki szeroko jak najszerzej możesz i wydech do przodu, jakbyśmy chcieli kogoś objąć. Wdech, tak i wydech, wdech Wdech prostuj, cofnij głowę i wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. I wydech. I teraz ręce do góry, wdech. I poprzeciągaj z wydechem. Jakbyśmy mocno dopiero co się przebudzili. Chcemy mocno wyciągnąć nasze ciało. Poddychaj, wdech, wydech, przeciągnij. Jeszcze. Hop. O boku pouginaj. I ostatni raz. Raz prawa i raz lewa. Daj prawą rękę do góry, wyciągnij. Teraz nogi są na szerokość bioder. Ręce nad głową, głęboki wdech i z wydechem broda do mostka. I powoli z wydechem kręg po kręgu zawijamy nasz kręgosłup w dół. Weź głęboki wdech i z wydechem kręg po kręgu do góry. Odm. Wdech ramiona w górę. Z wydechem broda do mostka i powoli zawijaj w dół. Wdech w dole i wydech do góry. Barki, łopatki ściągnij, cofnij głowę do pozycji neutralnej. Wdech hop i wydech dół. Bardzo powoli, mobilizacyjnie, relaksująco, odprężająco nasze ciało. I jeszcze raz ostatni. Hop. I do dołu schodzimy. I chwilę w dole zatrzymamy. Weź głęboki wdech i populsuj. 3 puls na 3 wydech, wdech, wydech. I jeszcze raz. I wdech i z wydechem odwijamy. Dobra. Okej. Jeżeli macie ochotę na wodę, to napijcie się i przejdziemy sobie do ćwiczeń w pozycji leżącej tyłem. Położymy się na plecach, troszeczkę popracujemy miednicą. Popatrzcie, będziemy chcieli ruszać na siebie, od siebie ten ruch w leżeniu tyłem. Jesteście już gotowi? Możemy? To schodzimy sobie na kolano, przechodzimy sobie albo nogi krzyżujemy z tyłu i przerzucamy pośladki. Hop. I teraz wyciągamy pośladki, żeby siedzieć na kościach kulszowych, na tych 2 punktach kostnych wystających z naszych pośladków. Spacerujemy sobie do przodu, Nogi mamy ugięte, kręgosłup prosty, broda cofnięta, głęboki wdech i z wydechem powoli odkładamy nasze ciało na matę bądź na ręcznik, na dywan. Poprawcie sobie pozycję, stopy podciągnijcie pod pośladek mniej więcej, tak żeby były pięty pod kolanami, barki, łopatki dajcie w dół, ściągnijcie brodę do mostka z kiełdzieży. Czujecie, że wasza głowa jest za mocno odchylona do tyłu, to możecie podłożyć sobie ręcznik bądź jasiek pod głowę, żeby ta broda była skierowana do mostka, żebyśmy poczuli rozluźnienie mięśni karku. Chcemy rozluźnić naszą szyję, chcemy się zrelaksować poprzez oddychanie. Teraz obejmijmy rękoma miednicę. Przypomnijcie sobie, jak to robiliśmy w pierwszym naszym odcinku odnośnie prawidłowej postawy ciała. Jak w pozycji stojącej dawaliśmy palec wskazujący i środkowy na górny kolec biodrowy przedni, a kciuk z tyłu i tak samo po drugiej stronie. Łapiemy, obejmujemy tą naszą miednicę. Bierzemy głęboki wdech. Mniej więcej pod palcem wskazującym środkowym powinniśmy poczuć lekkie uniesienie brzucha i z wydechem teraz naciągasz miednicę na siebie. Naciągnij, poczuj, że brzuch ci się wypłaszcza, kręgosłup lędźwiowy dokleja ci się do maty. Weź wdech i z wydechem wróć do pozycji, z której startowaliśmy. Teraz znowu weź głęboki wdech. I z wydechem teraz miednicę skieruj w kierunku kolan. Poczujesz, że kręgosłup lędźwiowy mocno odkleił ci się od maty. Jest taki tunel, możesz rękę nawet przełożyć na wylot. Weź wdech i z wydechem podciągnij do pozycji wyjściowej. Weź wdech i z wydechem naciągnij na siebie miednicę. Teraz mocno plecy dokleją się do maty, brzuch będzie wypłaszczony, lekko napięty. Wdech rozluźnij i z wydechem wróć do pozycji środkowej. Wdech i z wydechem pójdź w kierunku ud. Poczuj, że zrobił się duża przestrzeń między matą a plecami. Wdech, wróć do pozycji środkowej. Ta przestrzeń się zmniejszyła. Plecy lekko dolegają do maty, ale nie są dociśnięte za mocno. Wdech i z wydechem miednica na siebie. Dociskasz plecy do maty. Czujesz, że są mocno dociśnięte. Nic byśmy nie mogli tam włożyć. I z wdechem lekko rozluźniamy do pozycji wyjściowej. I w tej pozycji zatrzymujemy nasze ciało. Zatrzymujemy. Ramiona puszczamy z miednicy, dajemy wzdłuż ciała. Broda jest nadal skierowana do mostka. Teraz połóż sobie prawą rękę na brzuchu, lewą na klatce piersiową mniej więcej na końcu mostka, czyli na jego wyrostku mieczykowatym. Anatomicznie ta struktura tak się nazywa. I będziemy chcieli oddychać. W momencie wdechu powinniśmy poczuć, że nasze dłonie, nasze ręce unoszą się do góry razem z brzuchem, razem z klatką piersiową, a w momencie wydechu mocno opadają w dół i czujemy twardnięcie naszego brzucha, naszego ciała. Ok, jesteście gotowi? Pozycja jest ustawiona, nic się nam nie zmienia. Bierzemy głęboki wdech nosem. Unoszą się ręce do góry i wydech. Dopinamy. Wdech, rozluźnienie. I wydech. Oczy możesz mieć zamknięte. Myśl o czymś przyjemnym. Relaksuj się, odprężaj i chwilę oddychaj. Wdech nosem. I wydech ustami. I chwilę oddychamy. Pamiętajcie, że oddech jest to czynność, która towarzyszy nam od pierwszej sekundy naszego życia. My świadomie, czy nawet podświadomie umiemy oddychać, ale nie zawsze robimy to poprawnie, tak jak powinniśmy robić to zgodnie z naszym funkcjonowaniem ciała, żeby przepona nam pracowała. I teraz staramy się skupić na pracy przepony. Jeszcze chwilę poddychaj. I wydech. Miednica nie zmienia swojego położenia. Ok, ręce daj wzdłuż ciała. Wyprostuj prawą nogę. Lewa zostaje ugięta. Prawa noga mocno wyciągnięta. Trzymasz chwilę, oddychaj sobie swobodnie, relaksuj się. Chcemy dotlenić nasz organizm, chcemy dotlenić nasz mózg. Chcemy poczuć, że nasze ciało zapada się na macie, na ręczniku, robi się takie coraz cięższe. Pobądź ze swoim oddechem sam na sam. Pamiętaj o tym, aby oddychać wdech nosem i wydech ustami. Jeszcze 2 razy. I jeszcze raz. Uginamy nogę prawą. I prostujemy nogę lewą. I chwilę znowu dalej oddychamy. Miednica, tutaj położenie lędźwi nam się nie zmienia. Staramy się, żeby w momencie wdechu klatka piersiowa nam się rozeszła na boki, uniosła lekko do góry i do tyłu dokleiła do maty. W momencie wydechu brzuch nam się napina. Prawidłowe oddychanie bardzo dobrze wpływa na naszą odporność, a mianowicie prawidłowy oddech, ale również i trening, przez co ten oddech nam przyspiesza, powoduje to, że szybciej oczyszczamy nasze górne drogi oddechowe z bakterii i wirusów. więc trzeba oddychać przez nos wdech. Tu się odbywa już pewne oczyszczenie powietrza, bo w jamie nosowej są takie włoski, które filtrują to powietrze, a ustami wydech. Tak, więc w ten sposób staramy się oddychać. Uwaga, nogi uginamy i teraz otwórz troszeczkę ręce szerzej od ciała, barki doklej do maty, miednica jest w pozycji neutralnej, nasz kręgosłup lędźwiowy, bierzemy głęboki wdech i z wydechem przenosimy kolana na prawo, patrząc w lewo i staramy się, żeby łopatki nam się nie oderwały od maty. Weź wdech i z wydechem pójdź na drugą stronę. Przytrzymaj chwilę. Wdech, wróć do środka i wydech na prawo. Tak? Wdech, wróć do środka i wydech na lewo. Wdech, wróć do środka i wydech. Ręce zatrzymaj. I teraz wyprostuj nogę prawą, wyprostuj nogę lewą. Broda do mostka, ręce odkręć stroną dłoniową do sufitu, barki, łopatki ściągnij, zostań w pozycji anatomicznej swojego ciała i pomyśl o czymś przyjemnym, zrelaksuj się, swobodnie oddychając wdech nosem i wydech ustami. Ten sposób, w który dzisiaj nauczyliśmy się. Możesz wziąć głęboki wdech i teraz westchnij tak. Jeszcze. Na pewno buzia wam się uśmiecha przy tym westchnięciu. I jeszcze raz. I teraz swobodnie pooddychaj. Twoje ciało na pewno się odprężyło, zrelaksowało, rozluźniło. Oczy masz zamknięte, wyobrażasz sobie, że leżysz na plaży, na białym piasku, słyszysz szum oceanu, czujesz, jak twoją twarz ogrzewają promienie słońca. Głęboko oddychasz, czujesz, że twoje ciało zapada się na tym ciepłym piasku. On fajnie ogrzewa twoje ciało. W oddali słyszysz śpiew ptaków. Jest ci coraz cieplej, coraz luźniej. Czujesz się odprężona, odprężony, zrelaksowany. Uwaga, nogi w kolanach uginamy prawa, lewa. Unosimy prawa, lewa do góry. Chwytamy pod kolana, bierzemy głęboki wdech, z wydechem unosimy łopatki do góry. Głęboki wdech i z wydechem kołyśnięcie do przodu. Nogę jedną chowamy pod drugą, ręce po przeciwnej stronie kolana. Poprzez obrót wstajemy i do góry odwijamy. Powoli, żeby nam się w głowie nie zakręciło. I głęboki wdech, góra, wyciągnij, wydłuż wdech, wydech. Jeszcze wdech, góra i wydech. Jeszcze dwa razy, mocno wyciągnij, wydłuż i wydech. I jeszcze raz, ostatni i wydech. I dziękuję wam bardzo. Liczę na to, że jesteście zrelaksowani, odprężeni, żeście dotlenili swoje ciało, dowiedzieliście się o tym, w jaki sposób oddychać i macie tą świadomość, że prawidłowy oddech ma ścisły związek z naszym psychiką, że właśnie poprzez oddychanie relaksujemy się, bo co się dzieje w momencie, kiedy się stresujemy? Zaczynamy szybciej oddychać. Głębokie wdechy nam pomagają, żeby się zrelaksować, więc tak bardzo ważne jest to, abyśmy prawidłowo oddychali. Chcemy, żebyśmy byli odprężeni psychicznie, dlatego niekiedy zrób sobie taką sesję oddychania. Połóż się na macie i głęboko poddychaj, ale oddychaj prawidłowo, tak jak żeśmy dzisiaj się nauczyli. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego cyklu Równowaga i do zobaczenia. Cześć, Piotrek.